Cześć. Witamy Was w naszym kolejnym dniu na Costa del Sol, gdzie wybieramy się dzisiaj... Tak, poruszać się troszeczkę. Tak, na paznokcie. Nie, no przede wszystkim idziemy na siłownię, a paznokcie trzeba zrobić. Na siłownię idziemy 3 razy w tygodniu, więc to żadne halo, natomiast pokażemy Wam tą siłownię, bo naprawdę jest fajna. Natomiast paznokcie... No słuchajcie... Sprawa. 6 tygodni temu robiłam paznokcie w Polsce i powiem Wam szczerze, że boję się iść tutaj na paznokcie, bo wiem, co się działo 2 lata temu. No robię w większości te paznokcie tragicznie. Będzie dobrze, paznokcie to paznokcie. Na drogę szybkiego ruchu tutaj. Nigdy nie jest tylko super przyjemne. Czasami trzeba postać. Czasami trzeba postać, a potem deptać ostro, żeby tutaj wjechać. Ale to jest taka specyfika. A7 to jest taka droga, która nie do końca z autostradą, ale z taką drogą szybkiego ruchu tutaj. Właściwie ona się zaczyna od kawałek przed Fuengirolą i kończy się to cholera wie gdzie, chyba gdzieś tam daleko za Esteponą, jak nie dojeżdża gdzieś do Gibraltaru. No jest to taka do dupy droga, bo tutaj niby prędkość maksymalna jest 80, ale chwilami to nawet jest 60. A czasami stuwa. No. Niestety jest to takie lipne miejsce trochę, och, no tak się właściwie wjeżdża na to, aż mnie to wbija. Lipne miejsce trochę, bo ona zabiera najlepsze działki. Zabiera najlepsze miejsca na mieszkanie, bo ona strasznie huczy, bardzo głośno jest. Czy kawałek z jednej strony, czy kawałek z drugiej strony, to naprawdę, żeby znaleźć dom taki, który no nie będzie słychać tego szumu wiecznego tej autostrady, no to naprawdę trzeba przynajmniej no, te 500 metrów od tej drogi, a to już nie jest takie proste, bo tu napakowane wszystkiego, więc... A z drugiej strony, jakby jej nie było, to dopiero był Saigon. Na kawałek wyżej jest droga autostrada prawdziwa, ale płatna, no i pusta. Także jesteśmy już pod samą siłownią. Idziemy się właśnie przebierać. Spróbujemy Wam pokazać, jak tutaj wygląda. Ma kilka ciekawych atutów. Zresztą za chwilę zobaczycie. No nie na wszystkich siłowniach to jest, ale fajnie są tutaj automaty. Można kupić wszystko. Od okularków do pływania, bo tu jest basen, czepki, wody. To wody to wiadomo, w większości są na siłowniach. Tylko tutaj jest to w automatach wendingowych. Kawy, odżywki, będzie rewelacja. Właściwie wszystko, co potrzeba. Nie ma róży bez końców, żeby nie było, że wszystko jest takie kolorowe i wspaniałe. Są też minusy tej siłowni niestety. Niektóry sprzęt jest tak już ściorany, że ledwo w ogóle widać cyfry na tym. I naprawdę mogliby to ogarnąć, ale tutaj się generalnie hajs zgadza. Za 3 miesiące tutaj płaci się 180 euro od osoby. Więc zależy gdzie, no gdzie nigdzie to jest dużo, gdzie nigdzie to jest mało. Są tutaj się siłownie. Byliśmy poprzednim razem Alhambra bodajże się nazywała w Kalaondzie. To była nawet nie połowa z tego. No ale tutaj się płaci za widok. Jak wszędzie tutaj. Przeniosłam się na schody, ponieważ się zwolniły. Naprawdę nie mogę.
Maszyna tortur? Dużo, dużo bardziej niż bieżnie. Nie wiem dlaczego. Jak tam się czujemy? Jak nowonarodzone. Nie ma to jak te endorfinki po ćwiczeniu. Bardzo. Teraz każdy człowiek się czuje jak nowonarodzony. Chociaż bywa ciężko przed, szczególnie się zagonić. Jeszcze ciężej na treningu. Ale warto. Powiem wam, że wyjeżdżając z tego parkingu, jestem bardziej spocona niż po siłowni. Powiem drogą, to jest bardzo ładne osiedle. Naprawdę, jedno chyba z piękniejszych w Marbella. Apartamentowce tutaj są tak grube, że szok. Jak ktoś lubi apartamenty i stać go, to polecamy tutaj tą dzielnicę. Za 200 metrów. Gdziekolwiek jesteśmy. Skręć w prawo. Bo nawet nie wiemy. Ale trzeba sobie znaleźć naszą siłownię, która się nazywa jak? Plaza del Mar. Plaza del Mar. Przy Plaza del Mar najładniejsze osiedle w Marbella, naszym zdaniem. Ale na pewno najgrubsze. Podejrzewam, że tutaj apartament 3 koła euro jak nic na miesiąc. Idziemy na pazurki. Zobaczymy. Jestem spóźniona o pół godziny. Zobaczymy, czy mnie przyjmą w ogóle. Ale to jest normalne. Jesteśmy w Hiszpanii, tak? Jak się spóźniają, to my się też będziemy spóźniali. A tak naprawdę zupełnie nie rozumiem, po co my tam idziemy. Kompletnie nie rozumiem fenomenu naklejania tego wszystkiego na kobiece pazury. Ale w tej chwili to już chyba nie wiem, czy którakolwiek lakierem coś robi. Wszystkie coś tam kleją. To mi się nic nie klei. Smaruje się żelem po prostu. I oczywiście to kosztuje. Nas najczęściej. Nie to było tu na pewno? Naprzeciwko parkingu, nie? Teraz się okaże, czy pani od paznokci nie wymięknie, jak zobaczy aparat. A przede wszystkim się okaże, czy nas nie wywalą za to spóźnienie 40-minutowe. Jest! Siadam. Zobaczymy. Trochę się boję. Się okaże. Myślała, że idę na makijaż permanentny. O Boże. Miałabym brwi. Na stałe, ciemne. Po moim trupie. Is it possible to make this the same shape? Sorry? Make this, yes? Not. No i mężowi zostało siedzenie i czekanie. Podobno godzinę. Trochę się boję, bo jak zrobiłam 2 lata temu paznokcie, to po 2 dniach jeden podpadł, po tygodniu nie miałam połowy. Na podpadzie nie wyglądało chyba, nie? Tak, wyglądało też strasznie. Teraz mam paznokcie, które robiłam dokładnie 6 tygodni temu. Polecam studio Ach w Michałowie, pani Kasia robi rewelacyjnie. Don't work? No funciona. No funciona. Si? Gdzie się tego nauczyłeś? No funciona. Się zna ten hiszpański. Gracias. Adios. Tak, wreszcie koniec, po 1,5 godziny. Mój mąż aż dziwię się, że wytrwał tak długo. Ja też się dziwię, że wytrwałem tak długo. Ale paznokietki zrobione, tak? Pokaż, zobaczmy twoje paznokietki. No i co? Ale powiem wam, mam spostrzeżenie, jak oni się pieszczą z tymi paznokciami. Kurde, nawet też chciał, żebym ich tak też przy rękach godzinę dłubał. Zawsze jakoś odrobinę relaksu, teraz się dobrze kobiety mają. Przecież za czasy, nie? No nic, idziemy coś zjeść, bo głodni jesteśmy. Pora obiadku, na obiad już do domu nie zdążymy, więc idziemy sobie na promenadę coś pierniczyć. No jest budka. No zobaczcie, drzewo oliwne się jara i pachnie, ach jak ja lubię ten zapach. Znaleźliśmy knajpkę na szybki obiadek, jakąś sałatkę, a po siłowni wiadomo. Żarcie teraz frytek zakrapianych jakimś większym alkoholem, to naprawdę już by trąciło bzdurą. Dlatego zamówimy sobie za chwilę coś w miarę dietetycznego i lecimy dalej. Zobaczymy, co to będzie, ale knajpka położona jest niesamowicie. Wracając do siłowni, to powiem wam, że siłownia na pewno nie jest jakoś tutaj najlepsza. Są fajniejsze, nawet w takiej ćwiczyliśmy 2 lata temu. I nie jest też najtańsza, bo jest dosyć droga. Ale tak jak w przypadku nieruchomości, tutaj płaci się za widok. Siłownia jest pięknie położona nad całym morzem. Biegając można sobie oglądać, co się dzieje na morzu, patrzeć na jakieś łódki, na jachty, patrzeć sobie na palmy, co jest bardzo przyjemne. Sprzęt już nie jest pierwszej jakości. Wystrój też już, że tak powiem, trąci trochę myszką. Ale za widok się płaci. Powiem wam, że fajnie wyposażone siłownie nowoczesne są w tej chwili w Polsce. Naprawdę można bardzo dużo takowych trafić.
ale nie z widokiem na morze. Więc jeżeli jesteśmy już tutaj, pojechaliśmy tak daleko od Polski, uważam, że takie smaczki są cholernie istotne. I im więcej akcji typu widok na morze, widok na palmy, tym lepiej. Polecam miejsce, w którym robiłam dzisiaj paznokcie. Dziewczyna naprawdę bardzo się starała i wiedziała, co robi. Z żelami jest ciężko w Hiszpanii, aczkolwiek chyba coraz lepiej. Najtańsza to ta wasza impreza nie jest, cholera. 31 euro z napiwkiem 35 euro za takie coś? Kurde, ja sam to pomalował. Wziąłbym kontówkę, oszlifował, walnął jakiś sprayem. Też by był efekt. Gracias. No to przyszło jedzonko. Żona zadowolona. Widzicie, jak my grzeczniemy? Posiłowni? Tak się powinno iść. Nawet nasz dietetyk by to pochwalił. No co, jest białko, awokado. Wszystko to, co wolno. Może oprócz tej truskawki zacnej. Jesteśmy ale po przecież, obiadku. Ale kto ci powiedział, że masz wymienić żarówkę? I muszę w tej chwili odwieźć męża do domu. Nie o żarówkach, prawda? I jechać po dzieci. Więc dzień minął prawie w połowie. Właściwie minęło to bardzo szybko. Siłownia, coś zjeść, tutaj akurat pazurki. No i tak to mija. A tu panowie policjanci. Kawa, można iść chwilę popracować. Zdaje się, że nie pokazywałem wam jeszcze mojego drugiego miejsca pracy, bo mam na zimne dni i mam na ciepłe. Może to niektórych trochę wkurzy. Ale co zrobić? Tak sobie tutaj pracuję. Trochę pracy jest. Ale coś tam gonią. No, trzeba kawę najpierw wypić, w końcu jesteśmy w Hiszpanii, więc wszystko się zrobi. Maniana. A tak naprawdę, no coś tam popracować trzeba po takim ciężkim dniu. Aczkolwiek powiem wam, że niespecjalnie nastraja taka pogoda. No bo niby, wiecie, no jest biurko, nie? Ale kurczę, popatrzcie na to moimi oczami. No niby trzeba trochę popracować, ale cholera. Jak tu pracować? A mimo wszystko uważam, że lepiej pracować w takich warunkach, niż patrzeć na śnieg za oknem. Więc polecam zabrać się do pracy i sobie ogarnąć coś takiego, bo naprawdę warto. I po tym jakże stresującym dniu trzeba trochę odpocząć na leżaku. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.